Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek. Korzystna sytuacja wierzących. W początkowych wersetach 5 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan Paweł nawiązuje do stanu tych, którzy z jakiegoś powodu nie są przygotowani. Tesaloniczanie już wiedzą, że powtórne przyjście Jezusa jest pewne, tylko data tego wydarzenia nie jest jeszcze znana. Zaskoczenie będzie tragiczne dla tych, którzy nie są gotowi. Niektórzy nie będą gotowi, gdyż nie wierzą w powtórne przyjście Chrystusa. Inni nie będą gotowi, gdyż sądzą, że mogą odwlekać przygotowanie do czasu, gdy wydarzenia w świecie upewnią ich, iż bliski jest koniec. Było to pod koniec lat 50. XX wieku. Młody człowiek usłyszał pewnego kazodzieję, który głosił, że Jezus przyjdzie w 1964 roku, a więc zbór powinien się przygotować. Słuchacz doszedł do wniosku, że ma jeszcze kilka lat, więc zaczął przygotowania w roku 1962. Innymi słowy, intencja kaznodziei wzmożenia pilności przyniosła odwrotny skutek w postępowaniu tego młodego człowieka. Takie zwlekanie jest oczywiście niebezpieczne, gdyż nie wiemy, czy przeżyjemy choćby jeden dzień więcej. Dobrą nowiną jest to, że nie musimy wiedzieć, kiedy Pan przyjdzie, by być gotowymi już dzisiaj. Przeczytaj 1 Tesaloniczan 5 rozdział 4-5, jakie jest duchowe znaczenie metafor takich jak światło i dzień oraz ciemność i noc. Jakie strony Twojego życia opisałbyś jako światło, a jakie jako ciemność? Zastanów się, co wynika z Twojej odpowiedzi. 4 i 5 wiersz. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należycie do nocy ani do ciemności. W tych wersetach Paweł wskazuje na serię przeciwieństw. Dzień i noc oraz ciemność i światłość. Zagłada i ratunek. Niewierzący będą zaskoczeni wydarzeniami końca, ale wierzący nie będą. Dlaczego? Gdyż mają światło. Biblia jest pochodnią nogą i światłością ścieżką. Proroctwo zostało dane po to, abyśmy mieli dość informacji do duchowego przygotowania się na to, co czeka nas w przyszłości. Gotowość na powtórne przyjście Jezusa wymaga poświęcenia czasu na studiowanie Słowa Bożego. Przygotowanie to jest dziełem porównywanym do gromadzenia skarbu w niebie. Wymaga ono codziennego podporządkowania się Panu. Wiele jest rzeczy, które odciąga naszą uwagę we współczesnym świecie, począwszy od pracy zawodowej, poprzez aktywność w internecie, aż po narkotyki i inne środki mające służyć poprawianiu nastroju. Wezwanie apostoła Pawła dociera do nas z przeszłości. Odsuńcie na bok wszystko, co nas, was rozprasza. Dajcie Słowu Bożemu pierwsze miejsce w waszym życiu, a nie będziecie zaskoczeni wydarzeniami końca, choćby nastąpiły w najmniej spodziewanym czasie. Dziękuję.